Samorząd Suwalski znowu otrzymał od wojewody podlaskiego decyzję o wstrzymaniu prac remontowo-budowlanych ulicy Krzywulka. Przyczyna? Kolejny protest właściciela jednej z działek rolnych, przez które ma przebiegać droga. Oponujący rolnik w swoim proteście powołał się na dobro zamieszkującego tam ptactwa bez doprecyzowania, o jakie ptactwo chodzi. W ubiegłym roku, gdy drogowcy już mieli ruszać z inwestycją, ten sam mężczyzna napisał do wojewody pismo, z którego wynikało, jakoby w przydrożnych ziemiankach zimowały chronione nietoperze. Rewelacji rolnika nie potwierdziła ekspertyza fachowców. Prace miały rozpocząć się już w tym roku i w tym roku miały być też ukończone. Rozgoryczeni mieszkańcy Krzywulki po kolejnej blokadzie inwestycji wystosowali skargę na ich kłopotliwego sąsiada do wojewody podlaskiego. Kwestia poruszona została podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Oczywiście. Dla służb pana wojewody najlepiej decyzję uchylić i badać to, co tam jest. Ale ja nie jestem pewny, że jeżeli będziemy zbadali to, co tam on wskazał, czy jeszcze coś innego później on nie wykryje, to droga donikąd. Dlatego też postanowiliśmy, że no w porządku, nie ma innej rady, jak trzeba przeprowadzić pełną inwentaryzację środowiskową na gruntach tego właśnie rolnika. Sprawdzić dokładnie, co tam jest, co tam rośnie, co tam gnieździ się. Ta inwentaryzacja to rok trwa. Samorząd Suwalski przygotowuje korektę projektu, dzięki której być może część prac mogłaby zostać wykonana w najbliższym możliwym do realizacji czasie. Będziemy chcieli wykonać odcinek niespełna kilometra. Wtedy nie dochodzimy do nieruchomości tego rolnika. On nie będzie stroną postępowania. I oczywiście no, mam nadzieję, że to wykonamy. ZRID powinien być wydany kolejny, trzeci, gdzieś tam na koniec maja. Rolnik z Krzywulki znany jest samorządowi suwalskiemu ze swojej oportunistycznej działalności od wielu lat. Oprotestował też między innymi budowę suwalskiej obwodnicy. Nie wiem, czy nie przyjdzie kiedyś moment, czas podsumowania tego i wystąpienia z powództwem cywilnym, pokazując te wszystkie koszty, które wygenerował poprzez swoje postępowanie. Miasto nie poddaje się i przygotowuje się do trzeciego już podejścia do budowy Krzywulki. Nie jest wykluczone, że część zadań uda się wykonać jeszcze w tym roku.